Cześć. Planujesz dużo, ale nie możesz zebrać się do działania. Masz tysiące pomysłów, ale ich realizacja wydaje ci się zbyt odległa. Układasz w głowie scenariusze, do których nigdy nie dochodzi. Odkładasz, przekładasz, odwlekasz. A potem przychodzi frustracja, pomieszana ze złością. Stale się obwiniasz. Nie rozumiesz, dlaczego nie możesz wykonać tego pierwszego kroku. Przecież jest na wyciągnięcie ręki. Znasz to uczucie? To prokrastynacja. Tendencja do przekładania rzeczy na później, by ostatecznie często ich nie ukończyć. W dodatku zdajesz sobie sprawę z konsekwencji, które niesie za sobą brak twoich działań. Nie kończysz projektów na studia, deadline'ów w pracy, czy generalnie czegoś, na czym ci mocno zależy. Nie kończysz to mało powiedziane, często nawet ich nie zaczynasz. I zanim przejdziemy dalej, chciałbym, abyśmy się zrozumieli. Możliwą przyczyną prokrastynacji mogą być zaburzenia psychiczne. Depresja, zaburzenia lękowe, fobie społeczne. Jeśli czujesz, że ciebie może to dotyczyć, skorzystaj z pomocy psychologa czy psychoterapeuty. Zwykła gadka motywacyjna tutaj nie pomoże. Jeżeli jednak czujesz, że jesteś zawieszony między działaniem a prokrastynacją, zapytaj sam siebie. Czy to może być lęk przed porażką, przed sukcesem, bezradnością? Poszukaj tego w sobie, ale co najważniejsze, wykonaj pierwszy krok. Wyjdź z domu. Idź na spacer. Napisz pierwsze zdanie książki, którą chcesz napisać. Napisz do przyjaciela o spotkanie. Wstań i zrób kawę z myślą o nadchodzącym zadaniu. Przygotuj stronę tytułową swojej pracy magisterskiej. Wyślij pierwsze CV. Zaproś tę dziewczynę na randkę. Chodzi o to, abyś wykonał mały, pierwszy krok. Każda rzecz zaczyna się od tego pierwszego kroku. Nawet najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku. Rozpisz plan działania, spełniaj swój cel stopniowo, ale regularnie. Aby sobie pomóc, możesz poczytać o metodzie na kanapkę, to znaczy, abyś przeplatał obowiązki z przyjemnościami. I zawsze, jak myślisz o kolejnej rzeczy, nie wyobrażaj sobie od razu mety. Zamiast tego wyobraź sobie ten pierwszy krok. Ponadto postaraj się planować swoje następne kroki i intensywnie o nich myśleć. To może skutecznie zmotywować cię na zadaniach. Dobrym pomysłem będzie również wykonanie najtrudniejszego zadania na samym początku. Jednak podejdź do niego tak, jak do zwykłej rzeczy, którą zazwyczaj robisz. To pozwoli ci w pewnym stopniu oszukać swój mózg i przystąpić do działania. Powodzenia. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli treści, które usłyszeliście, wam się podobają, dajcie znać w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji oraz do polubienia filmu. Pomoże mi to się rozwijać i docierać do większej liczby osób. Do zobaczenia.